Wstaw między liczby 99,128 i 11,72 trzy liczby tak, aby otrzymać ciąg geometrycznych. Czyli między tymi liczbami muszą znaleźć się trzy liczby, czyli mamy 99,128, jakaś liczba A, liczba B, liczba C i 11,72. Jeśli pierwszą liczbę pomnożymy przez Q, dostaniemy drugą liczbę. Jeśli drugą pomnożymy przez Q, dostaniemy trzecią. Jeśli trzecią przez Q, dostaniemy czwartą. Jeśli czwartą pomnożymy przez Q, dostaniemy piątą liczbę. Stąd wynika, że jeśli pierwszą liczbę pomnożymy przez Q do potęgi czwartej, dostaniemy liczbę ostatnią. W ten sposób otrzymaliśmy równanie z niewiadomą Q. Pozbądźmy się tego, co stoi przy Q do potęgi czwartej, czyli będziemy mnożyć przez odwrotność, czyli przez 128,99. Więc po lewej stronie zostaje Q do potęgi czwartej, a po prawej mamy 11,72 razy 128,99. Teraz możemy skracać na krzyż, czyli tutaj dostaniemy 1, a tu w mianowniku 9. Natomiast te liczby obie dzielą się przez 8, czyli 72 dzielone przez 8 daje nam 9, a 128 podzielone na 8 daje nam 16. Czyli Q do potęgi czwartej to jest 16,81. Aby obliczyć Q, musimy spierwiastkować obustronnie równanie pierwiastkiem czwartego stopnia, czyli tu po lewej stronie zostanie nam Q, a po prawej stronie zastanawiamy się, zresztą zapiszmy to. Jaka liczba podniesiona do potęgi czwartej da nam 16? Oczywiście będzie to 2. I jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej, do potęgi czwartej da nam 81? Oczywiście będzie to 3. Zwróćmy jednak uwagę na to, że liczba 2 trzecie podniesiona do potęgi czwartej z powrotem da nam 16,81, ale również liczba minus 2 trzecie podniesiona do potęgi czwartej da nam liczbę 16,81, więc to jest nasz drugi wynik. Rozpatrzmy najpierw pierwszy przypadek, czyli przypadek, gdy Q wynosi 2 trzecie. Mamy obliczyć A, B i C. Widzimy, że aby policzyć A, musimy liczbę 99,128 pomnożyć przez Q. Czyli nasze A to jest 99,128 razy nasze Q, a Q wynosiło 2 trzecie. Poskracajmy na krzyż, czyli tutaj dostaniemy 1, tutaj 33, tu będzie w liczniku 1, a w mianowniku 64. Czyli nasze A wynosi 33,64. Aby policzyć B, liczbę A należy pomnożyć przez Q. Nasza liczba A to było 33,64. Nasze Q wynosiło 2 trzecie. I znowu możemy skracać na krzyż. Czyli w mianowniku dostaniemy 1, w liczniku 11, a tu w liczniku 1 i w mianowniku 32. Stąd B wynosi 11,32. I zostało do policzenia C, czyli żeby dostać C, to B musimy pomnożyć przez Q, czyli nasze C wynosi, B to było 11,32 razy Q, Q wynosiło 2 trzecie. Możemy skrócić dwójkę i 32. W liczniku zostanie nam 11, a w mianowniku 48. Natomiast w drugim przypadku, gdy Q wynosi minus 2 trzecie, widzimy, że będziemy mnożyć, aby otrzymać A, będziemy mnożyć liczbę dodatnią przez liczbę ujemną. Stąd A będzie wynosiło minus 33,64.
Natomiast, aby dostać B, będziemy liczbę ujemną mnożyć przez ujemną, czyli dostaniemy liczbę dodatnią, czyli 11 trzydziestych drugich. No a liczba C powstanie przez pomnożenie liczby dodatniej przez liczbę ujemną, czyli będzie wynosiła minus 11 czterdziestych ósmych.